Najtańsze gry znajdziecie na eneba.com, link w opisie. Siema, Wiedźmin 3 to nie dość, że jedna z najwybitniejszych gier na świecie. Jeszcze w dodatku napakowana jest taką ilością ciekawostek i smaczków, że 8 lat po premierze gry zapewne nawet ty nie słyszałeś o połowie z nich. I w dzisiejszym odcinku, zresztą nie pierwszy raz na tym kanale, różnym mało znanym smaczkom i ciekawostkom, o których mogliście nie wiedzieć, się właśnie przyjrzymy. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie i wejdźcie na najlepszy wiedźmiński serwer Discord w Polsce, Wielka Redania. A i serio, w opisie macie gry za pół darmo. Wystarczy, że wejdziecie w link, który znajduje się w opisie. A zaczniemy sobie od naprawdę jednej z najwybitniejszych ciekawostek, o których usłyszałem. Od ciekawostki, która pokazuje, jak bardzo CD Projekt Red zadbał o szczegóły w tej grze. O szczegóły, które czasem zostają zauważone dopiero po 8 latach. Tak jak właśnie w tym przypadku. Ciekawostkę tę odkrył Letalis na swoim kanale jakiś czas temu. Z pewnością każdy, kto kiedykolwiek grał w Wiedźmina 3, kojarzy ten krzywy dom, w którym przez pewien czas w Nowigradzie mieszkała Triss. Jeżeli ktoś wykonywał wszystkie misje poboczne z Triss, a trochę ich w sumie było, odwiedził to miejsce dobre kilkanaście razy. Dobrym pytaniem jest, dlaczego ten dom w ogóle jest taki krzywy. Jeżeli przyjrzymy się temu domowi, zauważyć będziemy mogli, że jest on podparty o inne domy, takimi wielkimi drewnianymi palami. Ja osobiście zawsze myślałem, że jest to po prostu jeden z wielu domów, który się przechyla i jest to po prostu część architektury Nowigradu. Że ludzie robią takie krzywe domy, czy po prostu z czasem one się przechylają ze starości. I chociaż faktycznie lekko przechylone domy w Wiedźminie możemy znaleźć, to nigdzie nie znajdziemy aż tak przechylonego budynku. Nie najciekawsze jest jednak to, bo dużo ciekawsza jest cała historia tego domu. Zazwyczaj do tego domu i do Triss przybywamy już, kiedy prace nad domem zostały ukończone i widzimy już te całe wielkie pale drewniane, które podtrzymują dom. Jednak jeżeli przyjdziemy tam nieco wcześniej, przykładowo w momencie, kiedy pierwszy raz odwiedzamy Nowigrad, będziemy mogli zauważyć, że prace nad tym domem trwają i robotnicy są właśnie w trakcie budowania tych pali podtrzymujących. Wszędzie będziemy mogli zauważyć pracowników tnących drewno, czy budujących te całe podpórki, a jeden z nich będzie miał dla nas odpowiedź na pytanie, dlaczego ten dom jest aż taki krzywy. Ten dom, to on zawsze taki krzywy był? A gdzie? Postawili prosty, aż wprowadziło się tu dwóch takich, co chciało okraść bank Vivaldi. Wymyślili sobie, że wykopią tunel, co poprowadzi z piwnicy pod sam skarbiec. Tylko na górnictwie to oni nie bardzo się znali. Nie postawili stępli, więc tunel się zapadł, a dom przekrzywił. Ale najbardziej nie jest popieprzone to, że jakiś randomowy dom w grze ma swoją własną historię. Najbardziej powalone jest to, że jeżeli rzeczywiście spojrzymy, co się znajduje pod domem, będziemy mogli zobaczyć, że faktycznie znajdują się tam zawalone tunele. Ktoś w CD Projekt Red postawił dom dokładnie pod tunelami i zawalił jeden z nich, wiedząc dobrze, że prawdopodobnie nikt nie odkryje tej ciekawostki. I oto jesteśmy. 8 lat później. Absolutnie niebywałe dopracowanie szczegółów, jak na fakt, że ta gra wyszła jakieś 8 lat temu. A przecież w tamtym momencie CD Projekt Red nie było nawet blisko, jeżeli chodzi o budżet czy ilość pracowników w porównaniu do dzisiaj. Dla mnie to jest coś absolutnie niebywałego. Właśnie dlatego Wiedźmin 3 to jedna z najwybitniejszych gier, jakie kiedykolwiek powstały. Czas na drugą ciekawostkę. Chociaż osobiście nie za bardzo pamiętam Wiedźmina 2, bo grałem w niego naprawdę dawno temu. Będzie mnie ten śmieć obijał. No przecież ginę! No nie! Nie! Mam dziwne wrażenie, że te słuchawki. Chyba zdecydowanie czas sobie odświeżyć wspomnienia, to bardzo dobrze z tej gry pamiętam Odrina. I to zdecydowanie moja ulubiona postać z tej gry. Kwadrat Radwat! Jaki kwadrat! I co ciekawe, Odrina możemy również spotkać w Wiedźminie 3, jak napisał Mord, na nowigradzkiej plaży. Chociaż plaża to w tym wypadku może złe słowo. Leży on po prostu na jakimś drewnianym pomoście napruty w trzy dupy. Nawet zrymowałem. Tak samo zresztą jak Non-Stop, napruty był w Wiedźminie 2. Co ciekawe, Odrin od Wiedźmina 2 całkiem nieźle się ustawił, bo został przedsiębiorcą i prowadzi działalność spółkową z jakimś handlarzem i jest on obecnie współwłaścicielem, a może i nawet właścicielem sklepu ze skupem butelek Odrin i przyjaciele. Odrina możemy też spotkać w innych grach, niżeli w Wiedźminie 2 czy w Wiedźminie 3, bo zawitał on też do gry Wojna Krwi Wiedźmińskie Opowieści. Pani... służył nas jakiś Odrin? Był tu taki jeden, pił całą noc na kreskę, a potem przepadł jak kamień w wodę. Typowy Odrin. Jak widać, przez chwilę był on nie tylko w kedweńskich siłach zbrojnych, ale nawet i w riwijskich. Ale to nie koniec jego przygody z wojskiem, bo wiemy też, że przez chwilę był on żołnierzem Nilfgaardzkiej armii. Co dowiedzieć możemy się z pewnego ogłoszenia, które znaleźć możemy na tablicy ogłoszeń w Nilfgaardzkim obozie. A w ogłoszeniu przeczytać możemy.
zeszłej nocy z nilfgaardzkiego obozu uciekł rekrut, który jeszcze nie tak dawno zgłosił się na ochotnika. Poszukiwany posługuje się imieniem Odrin. Twierdził, że jest rodowitym kaedweńczykiem, ale rządy króla Henselta sprawiły, że postanowił zaciągnąć się do cesarskiej armii. Zabawił w niej nie więcej jak 2 dni, ale wypił i zjadł tyle, ile nie powstydziłby się regiment dragonów. Ktokolwiek wie, gdzie ukrywa się dezerter, jest obowiązany złożyć meldunek w garnizonie. Jak widać, Odrin sporo przeżył i zwiedzał po wydarzeniach z Wiedźmina 2, zanim został przedsiębiorcą. Był też na Skellige, gdzie robił to, co umie najlepiej, to znaczy pił. Nie dalej jak w zeszłym tygodniu na wrzosowisku znalazłem człowieka. Nie ruszał się i myślałem, że to trup. Okazało się, że dycha, tylko zamiast krwi w żyłach mu chyba okowita płynęła. Tak był pijany. Zabrałem go do siebie, żeby nie zamarzł, bo niby wiosna, ale noce zimne są. A ten, jak tylko wytrzeźwiał, wychlał mi cały zapas miodu. Żonę wychędożył, a bratu ukradł konia. Ostrzegam przed nim. Jak ktoś napotka pijaka o imieniu Odrin, niech go najlepiej od razu zaszlachtuje za moje krzywdy. W jakimkolwiek miejscu Odrin się nie pojawił, generalnie działy się tam te same rzeczy. Wychlewał alkohol innym i po prostu zwiewał. Skurczybek nawet włamał się do piwnicy kupca Gianna Longobardiego i ukradł beczkę trójniaka. Ostatniej niedzieli ktoś włamał się do piwnicy kupca Gianna Longobardiego. Złodziej skradł beczkę trójniaka. Złodziej śpiewał również ordynarną piosenkę, w której sam siebie nazywał imieniem Odrin. Sława Odrina przewyższa pewnie nawet jego pojęcie, bo nawet jacyś zafajdani menele w karczmie w Bukler krzyczą jego imię. W Lisku też zrobiło się za głośno. Co za ludzie! Drą się jak opętani! Jeden ciągle tylko Odrin, Odrin, jak pomylony. Stać! Co to za zwłoki chcesz prowadzić do obozu? To szeregowy Odrin jest chory. Ożysz, ty chóru złamany! Ode mnie? Z krasnoludzkiej rzeszy? Chóru tu! Odrin zdecydowanie w całym wiedźmińskim uniwersum stał się symbolem alkoholu. I jak widzicie, tych ciekawostek o nim w Wiedźminie 3 jest naprawdę całkiem sporo. Z fajniejszych ogłoszeń jest jeszcze jedno, które tak naprawdę napisał on sam i w którym, a jakże, narzeka na brak alkoholu. Czy w tym zafajdanym? O boście, nie ma nic do picia! Przeszedłem pół świata, albo nawet cafy, i jeszcze nigdy w życiu nie byłem w takim miejscu, żeby się nie było czego napić. Szlak może człowieka trafić. Jak ktoś skitrał jakiś antałek, to niech tylko zawoła! Odrin! Wtedy go znajdę i stworzymy razem zacną kompanię. Pomóżcie staremu wiarusowi, nim roztrześnie się jak stara beczka. Z beczkami kojarzy mi się troll imieniem Sklep. Sklep to fajny i zabawny troll, ale osobiście według mnie jeszcze lepszym trollem jest redański troll. Nie dość, że wspaniale reprezentuje Redanie, najlepszy wiedźmiński serwer w Polsce, link w opisie. To w dodatku jest przy tym strasznie zabawny. Szeregowy łupek, bo to o nim jest mowa, jest bohaterem naprawdę świetnej i zabawnej misji Ochotnik. Jeżeli nigdy nie słyszeliście o tej misji, albo chcecie sobie po prostu ją przypomnieć, zapraszam na film 3 najzabawniejsze misje z gry Wiedźmin 3. Jak klikniecie sobie w prawy górny róg, to ją tam znajdziecie. W każdym razie, misja Ochotnik to misja o redańskim trollu Patriocie, który chciał pomóc Redańczykom, więc postanowił wstąpić do redańskiej armii. Postanowił wstąpić to może za mocne słowo, bo w sumie sam się zrekrutował. Kiedy przybywamy do miejsca, w którym ten cały troll przesiaduje, możemy usłyszeć, że śpiewa on różnego rodzaju redańskie patriotyczne przyśpiewki. Kogo z kuflem wita zorza, to piechurzy z Łukomorza. Piki do boju, miecze w dłoń, nilfgaardzczyka, goń, goń, goń. Przed kim Emhyr macykora, to redańscy Stretagora. Piki do boju, miecze w dłoń, nilfgaardzczyka, goń, goń, goń. Ta piosenka, którą teraz słyszeliście, to jedna z żurawiejek. Oryginalnie brzmi ona tak. Ciesz się, bracie, szwole, że masz protekcję w Belwederze. Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, gon, gon, gon. Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, gon, gon, gon.
Żurawiajka to krótki, najczęściej dwuwierszowy, żartobliwy kuplet układany dla poszczególnych pułków kawalerii, czyli w skrócie żołnierska przyśpiewka. Druga piosenka, którą śpiewa, jest nawiązaniem do piosenki Przyjedź mamo na przysięgę. Przyjedź mamo na przysięgę, król Radowid wzywa cię. Syn ci wyrósł na potęgę, możesz wszystkim chwalić się. Syn ci wyrósł na potęgę, możesz wszystkim chwalić się. A w oryginale brzmi ona tak. Przyjedź mamo na przysięgę, zaproszenie wysłał szef. A trzecia piosenka, czyli ta. Jak to na wojence ładnie, kiedy komuś łeb odpadnie, będzie gulasz, będzie zupa, nie ma co marnować trupa. Ej, dalej nie pamiętam. Jest nawiązaniem do polskiej żołnierskiej piosenki Jak na wojence ładnie, która w oryginale brzmi tak. Jak to na wojence ładnie, jak to na wojence ładnie, kiedy ułan z konia spadnie, kiedy ułan z konia spadnie. A skoro mówimy już o nawiązaniach do wojskowych piosenek, nie jest to jedyne miejsce, w którym takowe znajdziemy, bo na tablicy ogłoszeń w nilfgaardzkim obozie Środek możemy znaleźć no taki list. Żołnierzu, po służbie wpadnij do namiotu 3 kompanii 2 batalionu na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Będziemy śpiewać między innymi Cesarzu coś Nilfgaard, my 2 brygada. Przybył środek pod okienko, czarna piechota i wiele, wiele innych. Nie masz głosu, to wpadnij posłuchać. Wspólnie, wszyscy ku zwycięstwu. Nie wiem jak wy, ale ja do dzisiaj pamiętam piosenkę My pierwsza brygada, bo na muzyce śpiewałem ją chyba 1000 razy w podstawówce. I myślę, że całkiem sporo osób też, więc pewnie wyłapaliście, że nilfgaardzka piosenka My druga brygada to nawiązanie do polskiej piosenki wojskowej My pierwsza brygada. Ale też piosenka Cesarzu coś Nilfgaard to nawiązanie do polskiej piosenki Boże coś Polskę, która w oryginale brzmi tak. Boże coś Polskę przestań liczne biedni, otacza blaskiem potęgi i chwały. Ja osobiście nigdy jej nie słuchałem, nie dziwię się, bo to straszny gniot. My pierwsza brygada to wymiata. Przy tym. Mamy tu też piosenkę Czarna Piechota, co jest oczywiście nawiązaniem do piosenki Szara Piechota, która w oryginale brzmi tak. A nilfgaardzka przyśpiewka Przybył środek pod okienko jest nawiązaniem do piosenki Przybyli ułani pod okienko, która w oryginale brzmi tak. Przybyli ułani pod okienko, przybyli ułani pod okienko, pukają, wołają, puszkanienko, pukają, wołają, puszkanienko. O jednej z fajniejszych ciekawostek, o których ja nigdy przynajmniej wcześniej nie słyszałem, napisał też użytkownik Koksek. W ogóle to użytkownik jakoś strasznie dziwnie brzmi. Internauta. To już w ogóle dziwnie. Widz napisał na Discordzie, że można znaleźć pewnego zbira z bardzo ciekawym tatuażem gdzieś w nowigradzkich dokach. I chociaż może niekoniecznie gościu, który nosi ten tatuaż jest zbirem, a po prostu dokerem, czyli pracownikiem pewnie jakiejś stoczni, to faktycznie tak jak napisał widz, możemy takiego gagatka znaleźć w nowigradzkich dokach, który ma naprawdę mnóstwo tatuaży, a na samym dole tatuaż wypisany głogolicą, który po przetłumaczeniu brzmi: mam już dość tych tatusów. Nie dziwię się, ciężko na jego ciele byłoby jeszcze jakiś wcisnąć. Myślę, że to dobry moment, by pomówić sobie teraz o Lambercie. Niestety nie bezpośrednio. Niestety, bo Lambert to zdecydowanie jedna z ciekawszych postaci, a nie bezpośrednio, bo pomówimy sobie teraz o kilku ciekawych rzeczach, jakie znajdziemy w misji Ostatnia Próba, ale też w misji Najbrzydszy Człowiek na Świecie.
Właściwie to przejdziemy sobie tą misję, a ja w trakcie pokażę wam ciekawostki, bo całkiem jest ich sporo. Generalnie obie te misje dotyczą odczarowania Umy, zaraz po tym jak przywieziemy tego gagatka do Kaer Morhen. Będąc bardziej precyzyjnym w tych zadaniach musimy pomóc Eskelowi w zabiciu Widługona, pomóc Lambertowi w uzupełnieniu Filakterium i pomóc Yennefer w pozbyciu się zakłóceń. Misja ostatnia próba to ta, w której to właśnie pomagamy Lambertowi uzupełnić Filakterium. Normalnie w grze to wygląda tak, że rozmawiamy z Lambertem, przechodzimy przez ten cały wyłam w murze, zabijamy harpię, a później szukamy z nim łódki, którą to przedostajemy się na drugą stronę. Tam spotykamy trolle i uzupełniamy to całe filakterium. Fajne jest jednak to, że możemy mocno sobie tą misję przyspieszyć i pominąć tą całą podróż za pomocą portalu Yennefer. Myślę, że nie wszyscy widzieli tą naprawdę rzadką scenę, bo trzeba być potwornie nastawiony źle na Yennefer, wybrać strasznie złe opcje dialogowe, a w dodatku trzeba mieć romans z Triss, a nie z Yennefer. A skoro też niedużo osób widziało tą scenę, to na początek właśnie wam ją pokażę. Co się stanie, jeżeli wkurzymy Yennefer, zamiast pomóc jej znaleźć zakłócenia? Cholerny kryształ! Postanowiłaś nas wysadzić? Geralt, nie jestem w nastroju na żarty, zwłaszcza słabe. Chcesz się wyżyć? Proszę bardzo, ale nie na mnie. Nie wiem, wyrzuć łóżko na dziedziniec czy coś. Ha, ha, ha. Widzę, że jednak idziemy w stronę słabych żartów. Możemy porozmawiać na poważnie, jeśli wolisz. Co ci strzeliło do głowy? Aż tak chciałaś wkurzyć Vesemira? Nie, aż tak nie chciałam spać w łóżku, w którym gziłeś się z Triss. Wiesz co? Skończmy tę rozmowę, zanim powiem coś, czego będę potem żałować. Ależ z chęcią posłucham, co też masz do powiedzenia. Doprawdy? No to słuchaj. Pieprzyłeś moją najlepszą przyjaciółkę. Rok z okładem. Nie wiem, co na to kodeks wiedźmiński, ale wśród zwykłych ludzi to uchodzi za nikczemność, podłość i świństwo. Staram się o tym nie myśleć, ale to głupie łóżko mi w tym przeszkadzało. I tyle. Nie będę się przed tobą kajał. Męczy mnie ta rozmowa, więc ją skończymy. W tej chwili. Ho, ho, rzeczywiście nie jest w nastroju. Z tych wszystkich opcji dialogowych, które mieliśmy do wyboru, o ile się nie mylę, tylko te, które wybrałem, sprawią, że zostaniemy wyrzuceni przez Yen na środek jeziora. Także całkiem ciężko wywołać tą scenę. Jeżeli wcześniej w twierdzy pogadaliśmy z Lambertem, a potem udaliśmy się wkurzyć Yennefer, to właściwie zamiast nas wkurzyć, zrobi nam przysługę, bo wywali nas portalem na brzeg, gdzie jeżeli dopłyniemy do tego pobliskiego schronienia, odpali nam się kascenka z Lambertem. I pominiemy tą całą walkę z harpiami i łażenie przez las. Cholera, przecież ją tu cumowałem. Dalej będziemy musieli z nim pogadać, by kontynuować misję Ostatnia Próba i udać się z nim łodzią do jaskini. I w pewnym momencie staniemy przed taką wielką ścianą, na którą nie będziemy mogli się wspiąć samemu. I co ciekawe, będziemy mogli z niej spaść. I pewnie dużo osób nie widziało tej sceny. Zaraza, za wysoko. Jeżeli w tym momencie zaskoczymy, będziemy mogli usłyszeć krótki, śmieszny komentarz Lamberta. Słowo daję, kręcisz się jak gówno w przereblu. Chodźmy na górę i miejmy to już za sobą. Dobra? Gotowy? Cholerny grubasie. Dalej będziemy w końcu musieli udać się do tego całego miejsca żywiołów i nasączyć to całe filakterium. Ale na drodze staną nam jeszcze trolle, które zaczną rzucać w nas kamieniami. Co ciekawe, możemy im w tym momencie oddać i rzucić je petardą lub postrzelić kuszą. Nie no, w Lambercika kamieniem? Tak być nie będzie. Oko za oko, jak to mówią. Jeżeli to zrobimy, dialog z nimi później będzie inny. Nie będę wam pokazywać tego całego dialogu, ale pokażę wam to, co się zmienia, jeżeli rzucimy je petardami. Normalnie, jeżeli posłuchamy Lamberta i pobiegniemy do tej całej jaskini, rozmowa z nimi zostanie przeprowadzona tak. Nie zrobimy wam krzywdy. Nie będziemy dotykać waszych kamieni. Dajcie przejść. My rzucić kamień, a wiedźminy nie oddać, tylko gadać. Może wiedźminy dobre? Ty głupi.
Wiedźminy zabijać potwory, a trole potwory. Tak, tak, nie rób mina. Z kolei, jeżeli nie posłuchamy Lamberta i rzucimy w skalniaki petardą, rozmowa z nimi później będzie wyglądać tak. Nie zrobimy wam krzywdy. Nie będziemy dotykać waszych kamieni. Dajcie przejść. Mówi, że krzywda nie zrobi. A w trola wcześniej rzucić. Rzucić także duże ała. Tu. Ale my też wcześniej rzucać. My pierwsi rzucić. I jak wiedźmin rzuca w troll, to ała. Jak troll w wiedźmin, też ała. To ała i to ała. W tej misji mamy tak naprawdę dwie opcje. Albo się z nimi bić i nie oddawać im mieczy, albo oddać im miecze i wybrać pokojową opcję. Jeżeli wybraliśmy opcję pokojową i oddaliśmy im nasze miecze, trolle po prostu je zabiorą i postawią je sobie w takim pustym pniu. Jeżeli dobrze się przyjrzymy, faktycznie zauważyć będziemy mogli, że troll je tam odnosi i potem one tam leżą. I też troll będzie miał komentarz, jeżeli się do niego zbliżymy. Ostra maczuga tu, albo je bić. Zaraz po tej rozmowie, zamiast udać się naładować te całe filakterium, możemy też, co ciekawe, iść za trollami. I będziemy mogli usłyszeć ciekawy żart, który ja osobiście nigdy wcześniej nie słyszałem. Co to? Dwa wiedźmin w jezioro. Nie wiedzieć. Barść! Jeżeli wejdziemy do tej całej jaskini, w której urządziły swój dom, strasznie się też wkurzą. Tu nie krąg, tu dziura troli. Wy nie iść w dziura, bo wy nie trole. Faktycznie lepiej ich posłuchać, bo wcale nie są później takie łatwe w walce. Trudno im się też dziwić, że się wkurzyły. No jakby ktoś mi zaczął chodzić nieproszony po domu, to pewnie też bym się wkurzył. Ciekawe jest jeszcze to, że zaraz po wyjściu z tej jaskini, a jeszcze przed tym jak spotkamy trole, chwilę sobie gadamy z Lambertem, a ten mówi o takie słowa. Uff, dobrze wyjść na powierzchnię. Ale to nie koniec kłopotów. Mówisz o trolach? To one mają kłopot, nie my. Jeżeli w tym momencie wybierzemy opcję pierwszą, czyli próbujesz mi zaimponować, usłyszeć będziemy mogli ciekawe nawiązanie do trailera Wiedźmina 3. Tą ciekawostkę również nadesłał Mord, czy tam Tyler. Nie wiem, komu chcesz zaimponować, ale na mnie te twardzielskie teksty nie robią wrażenia. I kto co mówi? Wesemir opowiadał mi, jak robiliście zlecenie dla Nilfgaardczyków w Velen. Co? Co ty robisz? Zabijam potwory. Dobre sobie. Tak mi się powiedziało, wiesz. A dokładnie jest to nawiązanie do tego fragmentu trailera. Co ty robisz? Zabijam potwory. Kto nie widział tego zwiastunu, zdecydowanie polecam, bo serio, w mojej opinii, jest to najlepszy trailer gry, jaki powstał kiedykolwiek. Jest absolutnie przemocny. Przenieśmy się teraz do Buchler, bo mam tu kilka fajnych ciekawostek, które sam wyłapałem i nigdzie o nich nie słyszałem. Kurde, to już drugi rym w tym odcinku, co jest? Nie wiem jak wy, ale ja osobiście kocham film Borat. Borat to jest bardzo specyficzna komedia, ponieważ aktorzy, którzy brali udział w filmie, tak naprawdę nie wiedzieli, że biorą udział w filmie. Na dzisiejsze czasy, gdyby ktoś tak zrobił, pewnie nazywałoby się to po prostu prankiem. Ale w 2006 roku, kiedy ten film wychodził, nikt nigdy nic takiego nie zrobił. I chociaż jestem totalnym przeciwnikiem pranków, bo zazwyczaj po prostu one utrudniają robotę i psują dzień jakimś randomowym osobom, które nie wiem, idą do pracy albo po prostu pracują, a to uważam za zwykły debilizm, a ponadto dla mnie osobiście 90% pranków uważam za tak cringe'owe, że nie jestem w stanie tego oglądać przez więcej niż 10 sekund, to akurat film Borat kocham. W tym filmie główna postać często używała takiego sformułowania. I takie samo powiedzenie możemy usłyszeć od jakiegoś z przechodniów Buchler w nocy zaraz koło cmentarza. A skoro jesteśmy już w Buchler, zaraz przy cmentarzu. Pewnie część z was kojarzy zadanie Wieczne Odpoczywanie. Zadanie Wieczne Odpoczywanie to jedno w mojej ocenie z fajniejszych i oryginalniejszych zadań, jakie możemy znaleźć w Wiedźminie 3. Właściwie nie wiem, czy w tej grze są jakieś niefajne i nieoryginalne zadania, ale to zadanie akurat wyjątkowo lubię. W misji Wieczne Odpoczywanie dostajemy zadanie przeanalizować odgłosy, które duchy wydają na cmentarzu i się tych odgłosów pozbyć.
Tak w skrócie. Bardzo dużym skrócie. Kiedy przybędziemy do karczmy Lisek Chytrusek w Buckler, zadanie zleci nam niejaki Charles Lanzaro, a kiedy będzie nam opowiadać, jakie dokładnie słychać hałasy, ten powie coś takiego. Kurwa! A potem... Coś jakby niedźwiedź pierdolnął w kredens. Rozumiem. Jest to nawiązanie do absolutnego klasyka internetu, czyli cały czas tłukło. Cały czas tłukło, ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie tłukło. Taki... I tak bez przerwy. Przy kolejnej ciekawostce zostajemy w Buckler. I chciałbym wam pokazać plac Henryka III Tłustego. Ponieważ Henryk III Tłusty to nawiązanie do rzeczywistej postaci z historii, a konkretnie do Henryka V Tłustego, który urodził się w 1245 roku, a zmarł w 1296. Generalnie Henryk był księciem i rządził ziemiami na Śląsku, tutaj tymi zaznaczonymi na czerwono, potem w latach 82-84 tymi zaznaczonymi na żółto, a potem przez rok tymi zaznaczonymi na pomarańczowo, czyli prawie całym Śląskiem. Ale tylko przez rok, ponieważ został on porwany w wyniku konfliktu politycznego z Henrykiem III Głogowczykiem. Kiedy trafił do niewoli, był poddawany torturom i traktowany generalnie naprawdę podle. Po tym całym zniewoleniu, kiedy wyszedł na wolność, był już wrakiem człowieka i zdecydował się oddać swoje ziemie i zachować tylko Legnicę i Wrocław, a z tłustości tak naprawdę został mu już tylko przydomek, bo prawdopodobnie był tam ostro głodzony. Zaraz też koło tego placu Henryka III Tłustego możemy znaleźć kobietę, która śpiewa pewną piosenkę. Wina, 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 wina dajcie. Wina, 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 wina dajcie. Nie jest to też jedyne miejsce, kiedy tą piosenkę usłyszeć możemy, bo śpiewają ją też dzicy, czyli ta cała grupa dowodzona przez Olgierta von Everec. Wina, wina, wina dajcie. A śpiewany fragment pochodzi z piosenki Hej Sokoły. Banger. Absolutny banger. A na koniec przygotowałem dla was małą, ale mam wrażenie, że lekko zbugowaną ciekawostkę. Każdy, kto przechodził turniej rycerski w Wiedźminie 3, na pewnym etapie spotkał Delwyna z kraju... Skraigiau. Absolutna legenda. Powiem wam więcej, każdy, kto przechodził tą misję, nawet się z nim starł. Ale nikt z was go pewnie nie kojarzy, ponieważ jest to postać drugoplanowa i właściwie to on nic nie robi w tej grze. Z tym, że on tam jest legendą, to żartowałem jak coś. Nie widzę też sensu, dlaczego mielibyśmy go zatem bohatersko ratować w Wiedźminie 3 przed śmiercią, ale faktycznie możemy to zrobić, kiedy podczas ataku wampirów na miasto Buckler udamy się w to oto miejsce. Powiecie, ale Czechu, przecież tutaj nic nie ma, oprócz wampira. No i kurde, będziecie mieli rację. Prawdopodobnie Delwyn miał się tutaj bić z wampirem, no ale jak widzicie, no nie za bardzo się bije. Wiemy o tym, że tak prawdopodobnie miało być, bo kiedy zabijemy tego wampira, ten nagle respi się znikąd i dziękuje nam za uratowanie życia. Te potwory, ledwie je widziałem, na bogów, gdyby nie wy! Cnotliwe to i godne, Wiedźminie, żeś na wezwanie księżnej pani przybył. I tą ciekawostką zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że pokazałem wam coś, o czym jeszcze nie wiedzieliście w tej już 8-letniej grze. Jeżeli tak i jesteście tutaj nowi, to zostawcie subskrypcję na kanale i wpadnijcie na giga turbo ultra szefowego wiedźmińskiego Discorda Wielka Redania. Jeżeli kupujecie gry, a chcecie je kupować tanio, koniecznie zróbcie to na eneba.com, link znajdziecie w opisie i koniecznie przez linka w opisie, bo tak mnie wspieracie. I w sumie nigdy tego nie mówiłem na odcinku, ale też macie włączoną opcję wspierania kanału. Dostaniecie tam jakieś emotki, najwyższą rangę na Discordzie, priorytet na czacie na streamach, a przede wszystkim satysfakcje z lepszych jakościowo odcinków. A my widzimy się zapewne za jakieś 3 dni. Do zobaczenia.